Z buta, fuch, z buta. Jest! Mam obstawę solidną, także nie jesteśmy już do pokonania. Mówi Karol, z buta po planecie. Mam jakieś ze sobą 150 ml wody. Muszę jak najszybciej znaleźć gdzieś jakąś pomoc i poprosić kogoś o wodę, bo zaraz zaschnę. 12:05, a zapasy wody zostały już uzupełnione. Spotkałem dosłownie za chwileczkę bardzo fajnego pana. Ogólnie przechodziłem koło stadniny koni i tak patrzę, gdzieś tam właśnie pan się kręcił, myślę, i jest! No i wszedłem sobie, pogadaliśmy chwilę, uzupełnił mi te butelki wodą. No i w drogę! I dalej! Wchodzimy zaraz chyba do tych łazisk dolnych. Niedługo to się będzie tutaj znajdować. Zajdę do Biedroneczki i zmieniamy kurs. Bierzemy kurs trasą 81, która będzie prowadziła na Cieszyn. Cieszyn nie jest celem na dzisiaj, ale myślę, że jutro albo pojutrze na same ranki tam będziemy. Mówi Karol, z buta po planecie. Godzina 13:50. Wychodzimy właśnie z miejscowości, z miasta chyba nawet, Łaziska Górne. Wchodzimy do wioseczki Orzesze. Pogoda jest wręcz idealna, drugi dzień kontynuacji tego świetnego klimatu, że tak powiem. Ogólnie patrzyłem na pogodę na początku dnia, to wskazywało na to, że dzisiaj będzie troszeczkę mocniej pochmurno i że będą nawet przelotne opady, ale na razie się nic na te opady na szczęście nie zapowiada. Widoczki mamy, fajna trasa, ale prawda jest taka, że odbiłem dosłownie na chwileczkę odbiłem z trasy krajowej 81. Ja praktycznie już nie wiem, gdzie ja jestem. Powinno to niby zaraz doprowadzić do trasy, chyba ją widzę. Nie wiem, zobaczymy. 14:45, Żory, 13 km. Rzeczywiście jest to nasza trasa, będziemy iść przez Żory. Jest to chyba cel nawet do zrealizowania na dzisiaj. Jest godzina 17:10, właśnie przyszedłem sobie posilić się. Okazało się, że poznałem bardzo ciekawe towarzystwo. Idziemy wszyscy razem. Mam nowych widzów, będą mnie wspierać w podróży. Także coś pięknego, idziemy dalej. Właśnie takie sytuacje dodają mi motywacji. Pozdrawiam, Karol, z buta po planecie. Wcale mnie obchodzi, że autobusem przyjedzie 4 godziny. Jest godzina 18:20. Do tej pory myślałem, że ślepaki potrafią sprawiać problem. Ale to nie wszystko. Mamy tutaj całą klasę. Jaka cała klasa? Oni są młodsi. A to przepraszam. Trzeba szukać miejscówki. Dobranoc. A te małe psy są. Wychodzimy właśnie w miejscowości Włoszczyce. Mam obstawę solidną, także nie jesteśmy już do pokonania. Idziemy dalej, szukamy miejscóweczki. Zobaczcie, co się właśnie stało. Idę sobie takim lasem. Taki las dookoła. Idę sobie leśną dróżką. Bo ja już tam byłem na tym miejscu. I właśnie będę wnosił się tam z plecakami. Mam tutaj małe rozdrożenie, patrzę. Tam leci ścieżka. I tak patrzę. Czekaj, co jest? Co się dzieje tutaj? To jest oaza spokoju. Trawka w parku nawet nie jest taka piękna, jak to, co widziałem. Mamy tutaj takie małe przejście. Jakieś stawiki. Jakaś mała furtka. Nie patrzcie na to. Nie patrzcie na to. No to przechodzimy. A za furtką tą mamy takie widoczki. Jest tutaj staw, jeden, po drugiej stronie drugi. Jest skoszona trawka. Jest po prostu przepięknie. Jedyne, co mnie troszeczkę niepokoi, to, że to jest teren prywatny i w ogóle, ale nie wydaje mi się, żeby do rana ktoś był, tym bardziej, że ta trawa została świeżo skończona. Wydaje mi się nawet, że dzisiaj, tak szczerze mówiąc. Także na razie tam tutaj chyba nikogo nie będzie. A nawet jeżeli będzie, to myślę, że nie będzie z tego większego problemu. Zawsze jeżeli na takich tabliczkach napisane jest, że obiekt jest monitorowany, to tak naprawdę ja jeszcze nigdy w to nie uwierzyłem, że takie obiekty mogą być rzeczywiście monitorowane. A tu będzie nasza miejscóweczka. Nikomu nie będziemy przeszkadzać, nawet jak ktoś przyjedzie z zaskoczenia. Tam jest jakaś droga wyjazdowa, zaraz idę zobaczyć, co tam się dzieje. Stamtąd przyszliśmy właśnie. Także mamy to. Co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze. To znaczy, nie jest to tak, że będę się śmiał z tego, ale co jest bardzo miłe, że mimo stawów tych, które tutaj są naokoło, nie ma tutaj komarów w ogóle.
Możliwe, że to będzie piękna noc, ale wszystko może zaskoczyć, jak ostatnio nawet z policją. Także będę dawał dalej znać, ale póki co dobranoc. Dzień 26, godzina 10:00. Właśnie składamy się już z miejscóweczki. Praktycznie jestem już ogarnięty i złożony. Zaraz będziemy stąd wychodzić. Noc była bardzo spokojna i mimo tego wielkiego monitoringu, który tutaj jest, to nikt nie przyjechał i mnie stąd nie wygonił. Wszystko ładnie, pięknie do samego ranka. Raz, prawda jest taka, że raz w nocy słyszałem, jak gdzieś tam dzik przebiegał niedaleko namiotu, ale to nic, bo byłem jakby, dla niego byłem stałym obiektem, więc to nie robiło żadnej różnicy. Zapowiadają, że uderzy kolejna fala upałów, jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej niebezpieczna niż ostatnia. Takie słowa właśnie używają Google, żeby wzbudzić sensację. Może będzie gorąco, znaczy na pewno będzie gorąco, zobaczymy. W każdym razie dalej mamy Żory, miejscowość za jakieś 10 km, czy niecałe nawet z tego co pamiętam. Także jak najbardziej jest to dzisiaj do zrobienia. Do Cieszyna myślę nie zbliżę się dzisiaj wystarczająco mocno, żeby przejść pojutrze przez granicę. Ale zobaczymy, bo nie pamiętam ile do Cieszyna. Także lecimy w drogę składać te manatki do końca, zjeść jakieś śniadanko i lecimy. Noc była całkiem zimna, temperatura spadła nawet do 15 stopni Celsjusza. Jakoś tam się opatuliłem troszeczkę mocniej i było i tak dobrze, także... Miejscowość Żory, jest godzina 11:20, znowu jesteśmy na trasie 81. Nie wiem w sumie czym są za bardzo Żory, ale potrzebuję powoli sklepu jakiegoś spożywczego ze względu na to, że mam już tylko 3 racje żywnościowe. Jest to mało, bo potrzebuję dziennie mniej więcej 4 takie niebogate racje żywnościowe, także idziemy uzupełnić zapasy jedzenia, a także już powoli wody, bo mam jakieś 1,5 litra, jest to jeszcze niby na bogato. Ale jeżeli dzisiaj tego nie uzupełnić, to jutro rano na pewno mi zabraknie. Godzina za 15:12, zapasy wody mamy uzupełnione, także można iść dalej. Jest godzina 14:40, jesteśmy w Żorach. Miejscowość bardziej prezentująca się na większą niż na początku w ogóle myślałem. Jest tu jakieś blokowisko, ale na tym się to nie kończy. Naprawdę mijałem bardzo, bardzo, bardzo dużo bloków. Dużo było sklepów, nawet były sklepy spersonalizowane pod modę. Także wydaje mi się, że to jest miasto, ale nie mam zielonego pojęcia jak jest w teorii. Lecimy dalej. Teraz kierunek Cieszyn. Mamy tam jakieś 30 km, także dzisiaj, tak jak wcześniej wspominałem, tam nie dojdziemy. Postaram się zbliżyć do Cieszyna. Jak najbardziej tylko dam radę. Będziemy tam się rozkładać, żeby koło południa albo lekko południu przechodzić przez granicę czeską. W Żorach uzupełniłem zapasy żywności. Wcześniej uzupełniłem zapasy wody, co sprawia, że jest dość ciężko. Ale pogoda też pomaga w tym i sprawia, że to zmęczenie nie jest takie odczuwalne. Także idzie się bardzo, bardzo lekko i tempo jest całkiem szybkie. Także Cieszyn, 35 km. Jest godzina 15:30. Właśnie wchodzimy do miejscowości Krzyżowice. Ostatnie pół godzinki spędziłem na przystanku w miejscowości obok, na obiadku. Zrobiłem sobie przerwę na obiadek, zjadłem tuńczyka z pastą oliwkową, chlebkiem, a także troszeczkę masy orzeszkowej z fistaszków. Także jestem pełen energii, jazda dalej. Jest! Nareszcie! Po raz pierwszy w tym sezonie w końcu widzę te widoczki. To jest coś pięknego. Ja nie wiem nawet, czy w ogóle telefon będzie łapał takie rzeczy, ale tam widzę już powoli zarysy gór, tam też, tam to chyba nawet widać. Tam też mamy góry. Jak dla mnie to piękne widoki ze względu na to, że kocham góry, a z daleka one wyglądają tak potężnie. To jest niesamowite. Będę teraz cieszył się, będę teraz szedł i cieszył, karmił oczy takim widokiem. To jest coś pięknego. 18:40. Niedawno właśnie po prostu podszedłem do rodzinki pewnej na podwórku i spytałem się, czy uzupełnią mi butelki wodą. To dostałem jedną butelkę gratis. Będzie ciężko niestety, ale mało tego. Jeszcze do ciężaru doszedł słoik zupy, chyba z 0,5 litra zupy kalafiorowej dostałem i 2 czekolady malinowe. Coś pięknego normalnie. Dziękuję bardzo. I dostałem następnych widzów, także tylko i wyłącznie do przodu. Jedziemy dalej. Jakieś zostało z 23 km do Cieszyna. Ja powinienem się już z racji na godzinę tą przed 19 rozkładać.
Także będziemy szukać miejscóweczki i wydaje mi się póki co, że jutro może i nie będę przechodził przez granicę. Chyba, że nie szybko znajdę miejscówę i jakieś zostanie mi 15 km do granicy. To przejdziemy przez nią jutro. Jest godzina 20:10, mamy miejscóweczkę, w pełni jestem rozłożony, jak widać. Ale taką piękną łąkę, mam nadzieję, że nie zostanie tu wezwana policja czy coś takiego, tak jak było to parę dni temu, bo jest to raczej teren prywatny, jeżeli jest to tak pokoszone pięknie i w ogóle. Poza tym niedawno powiem wam, że pierwszy raz w tym sezonie wyciągnąłem kleszcza. Wybrał w sumie bardzo dziwne miejsce, bo przyssał mi się do kostki. I taka porada dla was, że pamiętajcie, że jak będziecie mieli kleszcza, to żeby go usunąć, trzeba go wykręcić w przeciwną stronę od wskazówek zegara. Najlepiej potem zdezynfekować. Tak właśnie zrobiłem. Poza tym mamy tutaj zupkę kalafiorową i dwie czekolady malinowe od pani z Jastrzębie Zdrój. Także nie mogę już się doczekać zupki, idę spać i jutro rano wyruszamy i przechodzimy, raczej wydaje mi się tak, że jutro przechodzimy na Czechy, także dobranoc!